po tylu latach razem Małgorzata Kożuchowska musi pogodzić się z rozstaniem. W jej rodzinie zapadła przełomowa decyzja. Małgorzata Kożuchowska dziś może już nie należy do najpopularniejszych aktorek, ale jeszcze te kilka lat temu można było ją do tej grupy zaliczyć. Okres intensywnej pracy zbiegł się z narodzinami jej syna. Aktorka i jej mąż nie byli w stanie we dwójkę poradzić sobie z opieką nad dzieckiem. Bo po prostu mieli na głowie mnóstwo obowiązków, dlatego do pomocy sprowadzili rodziców Kożuchowskiej. Małgorzata Kożuchowska i zmiany w jej rodzinie. Małgorzata Kożuchowska przy okazji narodzin swojego syna poprosiła rodziców o wsparcie. Ci zgodzili się przeprowadzić z ukochanego Torunia do Warszawy, by móc asystować w opiece nad wnuczkiem. Bez ich zaangażowania aktorka prawdopodobnie nie wyrobiłaby ze wszystkimi zadaniami i obowiązkami. Teraz jej dorastający syn nie jest aż tak absorbujący, więc jego rodzice są w stanie sami się nim zajmować. W związku z tym jego dziadkowie planują się wyprowadzić, a tak przynajmniej twierdzi informator czasopisma Świat i Ludzie. Według wspomnianego wyżej źródła rodzice Kożuchowskiej są ludźmi niezwykle sentymentalnymi i chcieliby wrócić do Torunia, do którego się przyzwyczaili. Widocznie te 7 lat w Warszawie wcale nie sprawiło, że zakochali się w stolicy. Syn Małgorzaty Kożuchowskiej faktycznie musi już być dosyć samodzielny, bo trudno stwierdzić, by aktorka miała teraz więcej czasu na zajmowanie się nim. Wciąż jest bowiem bardzo aktywna zawodowo. Tylko w tym roku do kin trafi aż 5 filmów z jej udziałem. W jakich produkcjach będzie można podziwiać aktorkę? Już premierę miał film Gierek, w którym wystąpiła, a niedługo na ekranach kin pojawią się także Crime Story, Love Story, Zołza, Chłopi, a także Gdzie Diabeł Nie Może, Tam Baby Pośle, Tajemnice Polskich Fortun.